Witam Was. Dzisiaj chciałem Wam coś takiego pokazać, pewien taki, powiedzmy, mały eksperyment, ponieważ zauważyliśmy, że pewne urządzenia, które teraz są budowane, w których bardzo dużo elektroniki jest, po prostu wydzielają więcej jak gdyby zakłóceń, które po prostu zakłócają nasze ogólne całe funkcjonowanie, nasze organizmy, wprowadzają chaos do komórek i tak dalej. Chciałem Wam dzisiaj taki mały eksperymencik pokazać, tylko przejdziemy sobie do drugiego pokoju i Wam pokażę. Dobrze, jesteśmy w drugim pokoju. O co tutaj chodzi? Teraz tutaj mam takie starsze radio, no już tam ileś tam lat ma, bardzo stare, już troszeczkę uszkodzone to radio. I tutaj zauważyłem, że za chwilkę je włączę i pokażę Wam, jak tutaj będę włączał światło. To jest lampa taka LEDowa, jutro z rana Wam pokażę, jak ona wygląda na dworze, o którą mi tutaj głównie chodzi, ponieważ to jest taka nowoczesna lampa i co ona tutaj nam będzie robić, co usłyszymy zaraz przy tym radiu. Zobaczycie, bo tu jest ciemno teraz na dworze, także włączamy radio i teraz włączam lampę. Słyszycie, co się dzieje? Tu widać na dworze, że się włącza. Słabo widać, ale coś tam widać. Także to jest pierwsze. Jutro z rana Wam od razu pokażę, bo teraz nie będę biegał tam tą lampę, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze jutro więcej eksperymentów sobie zobaczycie. Także na dzisiaj pauza i jutro rano robię dalej. No i tutaj mamy to taki halogenik. Ten nam właśnie tutaj takie zakłócenia w nocy robił, które tutaj widzieliście, bo tutaj włączałem, było widać troszeczkę przez to okno, że się to światło zapalało, także takie coś, jest tam pewnie jakaś elektronika wbudowana, która właśnie takie fale zakłócenia różnego rodzaju robi. Dobra, wrócimy sobie jeszcze raz do domu, jeszcze Wam parę innych rzeczy pokażę, to jeszcze nie koniec szoku. Dobrze, jesteśmy z powrotem, teraz kolejny eksperyment. Tutaj mamy dwa blendery. Ten jest taki bez elektroniki, tu nie ma żadnych programów, ten ma elektronikę. Teraz włączamy sobie radio. I patrzcie, albo słuchajcie. Patrzcie na reakcję. Są zakłócenia, które tutaj wychodzą. Jak ten blender tutaj sobie normalnie mryga, tak słychać zakłócenia w radiu tego. A teraz Wam pokażę, to zdejmiemy, teraz Wam pokażę na tym. Tutaj nie ma nic, jak go włączamy, mam nadzieję, że będzie coś słychać, bo on robi dużo hałasu. Tutaj nie ma żadnych zakłóceń na tym, ale jeszcze coś Wam pokażę, bardzo ciekawego. Lampa zwykła, LEDowa, tylko jak znacie, tylko ja mam obklejoną silikonem, bo ona do akwarium miała iść, żeby woda się nie nalała, a tak to jest normalna, zwykła lampa LEDowa. Włączamy znowu, hałas, no. A. Zapomniałem sobie do gniazdka wsadzić. No. Włączamy do gniazdka. Włączamy jeszcze raz. Jest różnica? To jest właśnie lampa LEDowa, czyli po prostu jest tam jakaś elektronika wbudowana, która coś po prostu wysyła, jakieś główne zakłócenia, coś. A teraz dla porównania zwykła żarówka, starodawna, którą pewnie wszyscy znają. Zwykła stara żarówka. No, włączamy. I nie ma nic, nic się nie dzieje. zero zakłóceń. Śmieszne, nie? Czyli warto jednak kupować sobie jakieś zwykłe, proste rzeczy, a nie jakieś dużo elektroniczne, bo to widzicie, co się dzieje. Im więcej elektroniki w tym jest większy problem z tym. Wszystko obstawiamy się tym dookoła, tymi rzeczami i to potem nas wszystko, kurczę, no, że tak powiem, wariuje, smaży na mózg i tak dalej. Jeszcze chciałem wam pokazać telefon, ale tutaj absolutnie nie mam sygnału, także telefon tu nie wyjdzie, ale telefon pokażę wam jeszcze w drugim pokoju czy czymś innym. Także idziemy z powrotem tam. Dobrze. Tutaj mamy taką małą kamerę, podgląd, który mam po prostu do góry, żeby widzieć, czy ktoś tam przyszedł, ponieważ tu nigdy nic nie słychać. I teraz włączam sobie telefon. I co się dzieje? Smaży nam mózg. Tak to wygląda. Fajnie, nie? Tak to mniej więcej wszystko wygląda. Także patrzcie, czym się mniej więcej obstawiacie w domu, czego używacie, czym oświetlacie swoje pomieszczenia, bo jak widzicie, to wszystko ma znaczenie. Niestety, ale im więcej elektroniki, tym więcej tego różnego promieniowania i po prostu nam to będzie szkodzić. To ogłupia nas, nasze komórki wariują z tego. Jest jeden wielki problem po prostu, ponieważ robi się wielki chaos. Komórki w organizmie między sobą komunikują. Jeżeli my mamy dużo takich właśnie rzeczy, które pokazałem właśnie, co robią na tych falach, jakie zakłócenia są, te impulsy, te rozmowy między tymi komórkami, one są całkowicie zakłócone i te komórki po prostu nie mogą ze sobą w ogóle komunikować, nie? Powstaje jeden wielki chaos w całym organizmie, no i później zaczynają się różnego rodzaju choroby, czyli im mniej elektroniki, tym lepiej. A szczególnie już jeżeli jest jakaś ciąża czy coś, no to już jest całkowicie problem, albo dzieci. Często widzę, jakaś kobieta w ciąży i siedzi sobie z tabletem na brzuchu. No panie, bez przesady. Przecież to dziecko dostaje taki, kurczę, szok, że szkoda gadać wtedy. I to samo dzieci małe już telefony dostają do zabawy, no to jest jakieś nieporozumienie. No. Przecież te dzieci czy w szkołach, Wi-Fi, to samo, jedna wielkie szkodliwe rzeczy. Także tyle chciałem wam na ten temat powiedzieć, pomyślcie sobie, popatrzcie, troszeczkę wam pokazałem, co się dzieje. To już teraz nie zawsze da się tak zrobić, ponieważ to jeszcze stare radio, które działa. Nie wiem, jak na tych nowych jest, ponieważ nie mam, ale to jest stare, ono będzie miało 15-16 lat na bank, bo wiem, bo jeszcze go od dziadka dostałem dawno temu. Także takie radio, ta kamera też mu parę lat już tam u góry, nie wiem jak to na tych nowszych jest, no ale widzieliście, co się dzieje. Dobra, tyle i pozdrawiam was.